Czcigodny księże, szanowne panie, szanowni panowie, 85 lat temu na progu katedry wawelskiej prezydent Rzeczpospolitej profesor Ignacy Mościcki powiedział, stojąc nad trumną marszałka Józefa Piłsudskiego, iż cienią królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. A swoje przemówienie prezydent zakończył zdaniem, w którym ujęte jest całe życie Józefa Piłsudskiego. Powiedział: dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. W tym jednym zdaniu zamyka się biografia jednego z najwybitniejszych mężów stanu, jaki opatrzność dała Rzeczpospolita. Dał marszałek Polsce wolność w 1918 roku. Nie tylko w tym wymiarze politycznym, ale dał wolność, ponieważ rozbudził ducha narodu, ponieważ udowadniał i przekonywał, że nie ma rzeczy niemożliwych, że chcieć to móc. I w imię tego hasła z krakowskich Holandrów ruszyli jego strzelcy, aby budzić Polskę do zmartwychwstania. Dał Polsce granice, bo 100 lat temu zatrzymał wraz z armią polską nawałę bolszewicką, która nie tylko groziła niepodległemu państwu polskiemu, ale groziła całej Europie zalewem komunizmu. Wyznaczył granice II Rzeczpospolitej. Dał wreszcie Polsce moc i szacunek i pozostawił testament. Testament, iż mamy być narodem wielkim, bo jesteśmy narodem wielkim. Musimy dokonywać rzeczy wielkich, wbrew wszelkim przeciwnościom. Musimy tworzyć Rzeczpospolitą silną wewnętrznie i zewnętrznie. Można powiedzieć za Kazimierzem Wierzyńskim, który w swoim wierszu włożył w usta marszałka Józefa Piłsudskiego nakaz: wskazuje was na wielkość. To są słowa marszałka, których nie wypowiedział, ale które swoim życiem przekazywał nam. Jesteśmy przez marszałka skazani na wielkość, bo albo będziemy wielcy, albo nie będzie nas wcale. Panie marszałku, przy twojej trumnie w 1991 roku modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II i wielokrotnie przypominał, że jego pokolenie, pokolenie urodzone w II Rzeczpospolitej, zostało wychowane przez ciebie, przez twórcę niepodległej Polski. I mówił Ojciec Święty, że dług wdzięczności wobec marszałka, wobec jego żołnierzy za ocalenie Polski i Europy przed bolszewizmem nosi w sobie i nosić będzie do końca swych dni. Tak mówił w Radzyminie w czasie pielgrzymki w 1999 roku. My dziś stoimy przy trumnie marszałka Józefa Piłsudskiego, ślubując, że uczynimy wszystko, aby Rzeczpospolita była wielka, aby Rzeczpospolita była silna wewnętrznie i zewnętrznie. I też zapewniamy, że każdy z nas nosi ogromny dług wdzięczności wobec marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy. Dług wdzięczności za wolną, niepodległą Polskę. Chwała marszałkowi Piłsudskiemu.